Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie. Zapraszam na kolejny odcinek Speedruna. Wprawdzie już partię rozpocząłem i będę ją kontynuował właśnie w obronie królewsko-indyjskiej. Przypominam, gram na 10 minut i komentuję swoje ruchy. Klasyczny wariant, gońce sobie wyszły na e2, na e3. Jest centrum, wszystko tu się trzyma. Jest skoczek na c6, tutaj przepchać pionka raczej należy. I będzie można na przykład zagrać skoczek na d2, żeby atakować tutaj skoczka na g4. Wprawdzie jest taka opcja jak g5, ale tu już skoczek szybko leci. Głównym tutaj motywem jest to, żeby nie zrobić za szybko roszady. Znaczy, można ją teraz wykonać, to w sumie można, ale zawsze jak tu przeciwnik chce atakować, to można króla schować i ja to zrobię. Schowam króla sobie w długą roszadę, tak dla nauki. Będę się tego trzymał. Oczywiście może być posunięcie g5, goniec g3 i posunięcie f5. Wtedy zagramy f3 i król będzie szedł w drugą stronę, dlatego też będzie bezpieczniejszy. Można sobie w ten sposób po prostu grać. Te ruchy, które tutaj zagrał przeciwnik, one nie są jakieś wybitnie trudne do przewidzenia. To są normalne posunięcia. W ten sposób można sobie grać. No i co dalej? Co mój przeciwnik tutaj będzie wymyślał? Zaraz zobaczymy. Posunięcie F4 byłoby super, ale nie będzie. On chce wstawić tu skoczka. Dobre podejście, lepsze podejście. Ja od razu chowam króla. Po skoczku F4 goniec na F1. To jest jak najbardziej normalna rzecz. Teraz będę chciał przegrupować figury, czyli goniec F2 i G3, żeby tego skoczka stąd wypędzić. W ten sposób myślę, że trzeba grać. Absolutnie nie wolno takiego skoczka zbijać w tym momencie, bo pionek odbije, ten goniec się otworzy i będzie potwornie silną figurą. To byłby miodek czarnymi w tej pozycji, więc tak nie wolno. Więc będę kombinował inaczej. Oczywiście zobaczcie, że ja schowając króla po drugiej stronie, on może być zniechęcony do ataku na skrzydle królewskim. Znaczy inaczej, on może tam sobie atakować i raczej będzie musiał. Choć zwykle bywa tak, że atakujemy tam, gdzie król się znajduje. Dlatego widzę już po tym ruchu, że tak się może zdarzyć. Goniec F2, szybko zagrane, dlatego że tak chciałem i sobie zaplanowałem. I jeszcze jest takie posunięcie jak bicie teraz na E4. I po biciu pionkiem skoczek wchodzi, goniec G1. Może wyglądać dziwnie, ale te gońce będą tu chyba dobrze to wszystko trzymać. Tyle, że jeszcze się muszę zastanowić. O! Zostało zagrane od razu B5. No to od razu odpędzam przeciwnika. Odpędzimy go. Skoczek niech sobie ucieka. I chyba będę musiał tutaj zbić. Znaczy ja nawet bym chciał chyba tutaj zbić. No bo jak się mówi, jak cierpieć to za coś. Ale z drugiej strony, tak teraz patrzę, że jakbym zagrał C5, to nie otwierałbym tu żadnej linii z tej strony. I mogłoby to też dobrze wyglądać. No teraz bicie to nie. On zbije, to będę musiał odbić. Aha, skoczkiem będę musiał odbić. I to tym skoczkiem. A potem na A2 będzie mi wisiał pionek. Chodzi o to, że jak zbiję tu i tu, to wieża będzie mi atakowała pionka. Jak on mi zbije tu, nie mogę pionkiem, bo tu wisi goniec. No jest to w sumie zastanawiające. Z drugiej strony, goniec D3 chyba. Goniec D3, jak odbije, no to po prostu odbije skoczkiem. To olewam. Jak on zbije tym, mogę zbić skoczkiem i hetman broni gońca. Więc to jest kwestia koordynacji figur. I to, żeby się to wszystko dobrze trzymało. No zobaczymy, jak to się wszystko ułoży. Zobaczymy. No przeciwnik na pewno może rozpatrywać też takie posunięcia jak G4, żeby kompletnie spróbować ten łańcuch pionków zerwać. I w sumie może chyba tak zagrać. No właśnie, tak jakby słyszał. Nie jest to złe posunięcie. Teraz tak, bicie tutaj, bicie tutaj, bicie. Wszystko wygląda... W sumie chyba muszę tutaj odbić. Na F5 chyba trzeba wybić, żeby też mieć dobre pole dla swoich figur. Wiadomo, goniec odbija, to jest naturalna rzecz. Zastanawiam się nad takim posunięciem, chociaż tu mi wejdzie skoczek na G4. Dobra, odbijemy, żeby nie było z tym żadnych już problemów, bo jeżeli zbije skoczek, no to wtedy... Aha, ja tu będę miał nacisk. Jak odbije skoczek, to mam bicie tu, więc jest ok. Odbił. Bijemy.
coś tu grozi. Oczywiście skoczek d4 jest zagranie. Będę musiał to wybić. Nie mam innego wyjścia, bo atak na dwie figury, ale mam pionka więcej. I skoczek na e4. Teoretycznie, tak, znaczy inaczej, intuicyjnie stwierdzam, że czarne mogą być ok. I to jest dobry ruch, bo otwiera bardzo dobrze gońca. Ale ja tu nie mam wyjścia. Zbijam. Skoczek wejdzie tutaj. Hetman e2. Bronię tu. Bronię tu. Mówię, jak już cierpieć, to za coś, więc będę cierpiał w postaci takiej, że będę miał przewagę pionków. Już mam dwa pionki więcej. Szybka wieża F1 mnie interesuje, żeby starać się wymienić figury. Tutaj oczywiście otworzenie linii B będzie dobre dla niego. No, dobre i normalne. Jeżeli tak wybije, to ja będę musiał też wybić tu skoczkiem. Goniec tam będzie zerkał, ale zawsze ruchem B3 na chwilę to zatrzymam. No, to jest właśnie ryzyko. Ryzyko zawodowe. Jakby to tutaj teraz wykminić? No wieża F1. To mi się od razu narzuca. Chcę wymieniać figury. Mam dwa pionki więcej. Chcę wymieniać figury. Nie muszę się na przykład pchać pionkami. Mniej więcej tam wykorzystywać przewagę tych pionków, które teraz istnieją. Tylko wykorzystać to, że mam przewagę i chcę ustabilizować pozycję. Czyli nie śpieszyć się i zabezpieczyć się przed groźbami przeciwnika. No właśnie, taka groźba już teraz istnieje. Tak, istnieje taka groźba. B3 chyba jest nieuniknione. Muszę zagrać B3. Muszę zagrać B3, od razu goniec strzela w puste miejsce. Jeszcze wieża D2 chodziła mi po głowie, ale goniec H6 było na pewno groźne. A teraz nawet po takim ruchu mam król B1, znaczy wcześniej też miałem, ale no, trzeba mieć to po prostu na uwadze, tak uważam. Skoczek E4 dobrą robotę robi, bo nie pozwala wejść hetmanowi na F6. O, tu mi naciska przeciwnik na skoczka. Słusznie zresztą. Muszę wybić. Redukcja figur tu jest istotna, choć z drugiej strony może za szybko zagrałem, może trzeba odejść. Nie, nie będę się za dużo zastanawiał. Wybić trzeba. I teraz wieża F1. Tutaj skoczek nie jest podważany, chyba nie. Wieża F1 od razu. Od razu chcę to wymienić. Jak to się uda wymienić? Im mniej figur, tym lepiej. Jest wymienione. Wieża tutaj muszę wybić wieżą. No wieża D4 oczywiście może zagrać, ale będę miał też takie posunięcie jak hetman F3 i tam będę mógł próbować atakować. Mam ten komfort, że czasem ten pionek może zginąć i niekoniecznie muszę mieć aż tak źle. Tu mam trzy pionki na jednego. Już tak patrzę trochę w perspektywie końcówki, dosyć optymistycznie. A jeszcze jest tam pionek do wzięcia, ale wzięcie takiego piona może być bardzo, bardzo ryzykowne. Bardzo ryzykowne. Jeszcze coś innego widzę, że na przykład takie posunięcie, bicie gońcem, wjeżdża hetman, ale jest król G7 i nie odbijam tutaj tego gońca, ale już jakieś motywy taktyczne widnieją mi w głowie. Dobrze to ująłem? Widnieją. Dobra, teraz tak, G5 i taki ruch. No nie, to nie będzie działało dobrze. Skoczek D2, skoczek C4. To może wyglądać dobrze. Aha, nie mogę tak. Przecież goniec B2 i tracę figurę. Co ja w ogóle gadam? Już taki ruch grozi. Chyba wieża E1 wzmocnić trzeba skoczka, tak mi się wydaje. A z drugiej jednak strony. Nie, no tak, może skoczek. Ach, wieża na E1, dobra. Wieża E1, wzmacniamy punkt E4. Wieża D4. Po wieża D4. Skoczek D2. Wieża bije. Skoczek tu. Za w ogóle zagrał A5? Ciekawe. To chyba skoczek D2 trzeba zagrać. On tak. No będzie mi tutaj podważał. Będzie mi podważał, ale skoczek D2 wieża nie jest broniona. No i tak sobie stoi tutaj w miejscu troszeczkę. Czas ucieka. Poczekajcie, hetman D2 może. On da szacha, a to nic nie da. Hetman D2, bo chcę teraz tak wymienić. Oczywiście pionek D5 jest spisany na straty, ale chcę wymienić. Goniec tu może być lepszą figurą od skoczka. Tak może się też zdarzyć. Zdecydowanie. No ale jest opcja taka. Nie pozwalam przeciwnikowi też zagrać A4 przy okazji. No wieża D4. Dziwię się, że on tak wcześniej już nie zagrał. Może się obawia, że ja zbiję, ale to nic nie daje. Wieża D4 musi zagrać, raczej.
No bo jak mi się uda zagrać tu. Aha, bo tu jeszcze pionek wisi na końcu. Ale dobra, w tą wersję pójdę, bo wtedy sobie wrócę skoczkiem. Pionek więcej i jeszcze tempo jest nacisku na gońca. I otworzy się tutaj linia, więc jakby on zagrał na przykład losowy ruch, nie wiem, taki ruch na przykład królem, to wymieniam i jest świetnie. A tam jeszcze przy okazji szacha mam i tam. No ale powiedzmy, jakby był teraz mój ruch, no to bym zagrał oczywiście tutaj i ten pionek jakby zginął, byłoby białymi ok. No bo mam dwa pionki więcej. Mogę sobie pozwolić na to, żeby jednego oddać, żeby zdążyć pograć szybciej figurami, żeby to jakoś ustabilizować. No dobra. Zobaczymy, co on tutaj zrobi. Zobaczymy, co on tutaj wymyśli. No myśli, 2 minuty mu zostały. Każdy z nas chce zrobić ranking 2400. Zapewne. Nie, no oczywiście niektórzy grają sobie dla przyjemności, dla. No wiadomo, jak to w szachach. Dla przyjemności, dla rozrywki intelektualnej, super. I super, i to jest piękne. A tu zaczynam znowu wjeżdżać filozofię trochę i niepotrzebnie. Znaczy, może potrzebnie, ale to tak bardziej na live'ach można sobie porozmawiać. Tutaj skupmy się może na konkretach. Konkrety są takie, że on już ma minutę 20 sekund i szuka zapewne jakiejś dobrej odpowiedzi. Jeszcze taki ruch muszę brać pod uwagę. No to brałem wcześniej, ale teraz pytanie, czy on odbije królem? On odbije tu, odbije. No i dobra, hetmanówka będzie lepsza dla mnie. Tak zagrałeś. To się nie boimy tego ruchu. No dobra. Muszę chyba wymienić, chociaż zaraz, nie muszę. Ja nic nie muszę, ja mogę. Ten pionek się trzyma, może tak w ogóle, żeby tu kopnąć. Wiecie co? Biorąc pod uwagę to, że on ma mało czasu, nie będę wymieniał hetmanów, bo to mu uprości grę. Zagram szybko, tak? Żeby mieć opcję taką, żeby się bał. Pionek jest broniony. Tutaj nacisk na E4 jest już luźniejszy. Tak myślałem, że tak zagram, więc chyba tutaj muszę. Tu się trzyma. Tak też zagram. No bronię. Hetman F5. Dobra, to chyba tak. Wieża wejdzie znowu tu. I mam szacha i wygrywam hetmana. Tak, B. Taki scenariusz będzie, moi drodzy. On może już nie zauważyć takiego posunięcia. Znaczy, może oczywiście. To jest takie moje oczywiście gdybanie tylko i wyłącznie. No i zobaczymy, czy on to widzi. No, już ma 40 sekund. No, umówmy się tutaj. Tutaj już mogę powoli zaczynać wykonywać losowe ruchy. Poddał się! Poddał się, moi drodzy. Zerknijmy szybko analizę. Pierwsze posunięcia to jest standard. Goniec E3, skoczek wjechał. Tak, F6. Oczywiście, tutaj nie ma co się sugerować silnikiem w debiucie plus 0,8, dlatego że w królewsko-indyjskiej silnik tak pokazuje, to nie ma znaczenia żadnego. Jest D5, jest skoczek E7, skoczek D2, skoczek wrócił. Dobra, hetman C2, taki sobie plan wymyśliłem. Jest tak. F3 i on tu złapał trochę wiatr w żagle. Jest roszada, no normalna gra, nic się tutaj wielkiego nie dzieje. Tak, plan myślę, że prosty. No, komputer jak to komputer, każe bić pionki. Jest G3, wrócił. Aha, tu pokazuje wtrącenie B4. To ma sens oczywiście. Po B4, no byłaby skomplikowana pozycja, bicie, tu bicie. No na pewno na dłuższą analizę. Takie ruchy trzeba by było przeanalizować, żeby po prostu zrozumieć pozycję, ale wtrącone ruchy trzeba brać pod uwagę. Skoczek G4 jest goniec D3. O właśnie, teraz się zastanawiam. G4 zagrał, pierwsza linia, bardzo ładnie. No to coś tam czuje gość. Ja zagrałem źle, jak widać. Bicie, co tu jest lepszego? H3 jakieś pokazuje niesamowite.
H3, próba 1, odejście w ogóle, olanie sytuacji. Królewsko-indyjska, słuchajcie, nie jest prostym debiutem. Znaczy jest bardzo ciekawym, dlatego jest, uważam, że warto grać i jednym, drugim kolorem. Tutaj po wymianach poszło bicie. No poszedłem perfidnie na materiał. Zobaczcie, komputer lubi czarne. Komputer zdecydowanie lubi czarne, ale żeby to wykorzystać. D3, przesadził, haha, przesadził. Skoczek na E4, ale wiecie co? Takie D3 ja też bym brał pod uwagę bardzo mocno. To jest takie standardowe, żeby otworzyć gońce. Uważam, że ruch ludzki jak najbardziej powinien być ok. Tak, tak, tutaj bicie, bicie, wieża B8. No komputer już lubi, już mnie lubi, co? Każe bić tu i potem wieża D2. I wieża C2 i król jest bezpieczny. Ma to sens. Ma to dużo sensu, żeby nie grać B3 i nie osłabiać sobie króla. Jak widać. Tutaj już bicie i tu już jest ogromna przewaga białych. Król C2? Nie wpadłbym na taki ruch. Po co? Tak, a to też dobre. Tak. G5, tak? G5 pokazuje. Nie pokazuje takiego zagrania. Ciekawe jak to ocenia, co patrzyłem wcześniej. No gorzej ocenia, ale nadal białe tam mają jakąś grę. Hetman F7. Wieża na spokojnie. Hetman D3. Tak, i tu się poddał. A no tak, bo tutaj jak hetman D7 broni... A ja w ogóle nawet nie zauważyłem, że wieża też atakuje. Ale jaja. To potem co? Skoczek tu? Że to i tak ciężko figurowa jest lepsza. No ciężko figurowa jest lepsza, no pionek więcej. Tak, powinna być wygrana. Moi drodzy, dziś króciutko, 2370. Zapraszam do kolejnych odcinków. Zaczął się też Puchar Świata, więc niedługo będą analizy z Pucharu Świata. Pozdrawiam, cześć.